Rewers zaczynamy od naszego pytania. Tuż przed wizytą premiera Donalda Tuska w Rosji jedna z tamtejszych gazet znów stwierdziła, że to Niemcy, a nie NKWD rozstrzeliwało polskich oficerów w Katyniu. Czy Rosjanie naprawdę wciąż nie znają prawdy o tej zbrodni? A może to tylko cyniczna gra? Pytamy o to Marię Przełomiec, dziennikarkę zajmującą się sprawami wschodnimi. Dwa lata temu były robione takie specjalne badania przez Centrum Jurija Lewady i z tego wynikło, że 78% Rosjan właściwie nie ma bladego pojęcia, czym był Katyń. A już z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dla tych niewielu, którzy o tym wiedzą, nie jest to specjalny problem. Dla większości z nich nie jest to specjalny problem. Uważają, że w porównaniu z milionami rosyjskich ofiar zbrodni stalinowskich 20 tysięcy polskich oficerów są naprawdę niewielką liczbą. Także poza niewielką grupą ludzi, takich jak na przykład członkowie Stowarzyszenia Memoriał, to stowarzyszenia, które bada zbrodnie stalinowskie i które zajmuje się także zbrodnią katyńską, dla większości Rosjan to specjalnego znaczenia nie ma. Mówiła Maria Przełomiec, bardzo dziękujemy. A przegląd wydarzeń ostatnich dni zaczynamy od szopki politycznej na scenie krakowskiego teatru Groteska. Na pierwszy ogień Zbigniew Wasserman. Męczy mi się przed snem moja biedna głowa, męczą wszystkie członki, męczy się całe ciało. Mają na podchalu swą herbatkę z prądem, ja mam z prądem wannę całą. Dobra jest herbatka na podchalu, bo kopie i krzepi. Woda w mojej wannie kopie tak, że nie próbować lepiej. Raz się poseł Wasserman śmiertelnie obraża za wspomnienie o wannie, innym razem swobodnie sobie ze sprawy żartuje. No cóż, pewnie zależy to od siły przebicia prądu poprzedniego wieczora. A prezydent Lech Kaczyński odniósł wielki sukces. Długo ćwiczył schodzenie po schodach w Pałacu Prezydenckim bez patrzenia na stopnie. Tym razem udało się niemal bez jednego zerknięcia. O, proszę zobaczyć, jak się prezydent ucieszył. Nic dziwnego, że to spotkanie z premierem Tuskiem było wyjątkowo udane. Pałac Prezydencki ma oczywiście swoje tajemnice. My odkryliśmy jedną z nich. Oto Lech Kaczyński wychodzi z konferencji prasowej, a minister Kamiński oddaje mu hołd dotknięciem nosa. To ich własny rodzaj salutu. Zobaczmy jeszcze raz. Na zwolnieniu wykonanie bezbłędne, bo prezydenccy urzędnicy w chwilach wolnych ćwiczą ten oryginalny rodzaj pozdrowienia. Oto szefowa Kancelarii Głowy Państwa Anna Fotyga ćwiczy nawet w Sejmie podczas debaty o zdrowiu, nie przerywając rozmowy. To była debata o zdrowiu, jak powiedzieliśmy, rzeczywiście nudna. Nie słuchała jej nawet minister zdrowia Ewa Kopacz. Tu pogada, tam zamieni z kimś parę słów, czegoś poszuka, porozmawia sobie przez telefon, znowu rozmawia. Niewykluczone, że minister Kopacz lubi słuchać tylko swoich wypowiedzi. Są tacy politycy. W debacie zdrowotnej zabrał głos Ludwik Dorn. I to nie był przypadek, jak się bowiem dowiedzieliśmy. Ten odstawiony nieco na boczny tor poseł PiS pożyczył od byłego wiceministra Bolesława Piechy mnóstwo książek o służbie zdrowia i teraz zakuwa. Ponoć wnioski wciąż wysnuwa książkowe, ale że jest inteligentny, to pewnie szybko dołączy do wąskiego grona specjalistów. Przy okazji wymyśli parę barwnych metafor. W czasie debaty opozycja narzekała, że wciąż nie wiadomo, co rząd chce zrobić w służbie zdrowia. Mówi Jolanta Szczypińska z Prawa i Sprawiedliwości. Tych projektów ustaw nikt z nas na oczy nie widział, ponieważ one nie są jeszcze przez marszałka Sejmu skierowane do posłów, do prac jako druki poselskie. Aha, czyli ksero w klubie Platformy, które popsuło się jakiś miesiąc temu, wciąż nie działa i stąd problem z ustawami. Mamy nadzieję, że naprawa państwa pójdzie im lepiej niż naprawa kserografu. A teraz kolejny fragment szopki politycznej z Krakowa i Jacek Kurski w roli króliczka. Że zbudujesz, więc subwencje bierzesz dla PO. No to już można chyba nazwać kryzysem wieku średniego. Panie pośle, już lepiej być bulterierem niż królikiem z takimi wielkimi różowymi uszami. Pan nie wie, że różowy to ulubiony kolor aktywistów gejowskich. W ogóle z posłem Kurskim dzieje się coś dziwnego. Co się stało? Zagadywać po rosyjsku w polskim Sejmie do polskich dziennikarzy to już chyba przesada. Widać, że pisowcy zazdroszczą, że to Tusk pojechał do Moskwy i mógł spojrzeć w zimne oczy Władimira Putina. A co do Kurskiego, to jak wiadomo został teraz śledczym, czyli członkiem sejmowej komisji, która ma zbadać naciski na służby specjalne.
Będziemy bardzo aktywnie uczestniczyć w pracach tej komisji. Naszych dwóch orłów, pan poseł Mularczyk, pan poseł Kurski, będą nas bardzo mocno tam reprezentować, będą aktywnie pracować w tej komisji. Czyli Kurski jest jednak orłem, a nie królikiem. Swoją drogą to brzmiałoby nieźle. Nasze dwa króliki będą pracowały w komisji bardzo aktywnie. Teraz o ochronie Jarosława Kaczyńskiego, którą o ponad połowę zmniejszył Grzegorz Schetyna. Chce oszczędzać. Szefa MSWiA poparł były prezydent Lech Wałęsa. A jak się boi, no to niech się zamknie z kotem gdzieś w bunkrze i niech tam siedzi. I niech nie gra polityka. No dlaczego za moje pieniądze, za podatników pieniądze ma się utrzymywać? Panie prezydencie, po co te nerwy? Po co ten ciężkawy dowcip, to czepianie się niewinnego kota Alika? Z tego, co słyszeliśmy, minie jeszcze parę miesięcy, zanim IPN wyda tę książkę o agencie Bolku, niszczeniu akt SB i TP. Także spokojnie. A wracając do ochrony. PiS twierdzi, że Jarosław musi mieć ochronę, bo jest bardzo podobny do Lecha, czyli prezydenta. Panie prezydencie, gdyby miał pan brata bliźniaka, chciałby pan, żeby on też miał ochronę? Nie, nigdy. Niech się stara, niech będzie na miejscu, gdzie przysługuje. Prawo musi być prawem, no nie można tak. A gdyby pięcioraczki dojdą do władzy, to co wtedy będzie? No gdyby Kaczyński było pięciu, to ich przeciwnicy musieliby sięgnąć po ostateczność, czyli klonowanie. A swoją drogą to jak tam sprawa kandydatury Lecha Wałęsy do konwentu mędrców Unii Europejskiej? Było o tym głośno, a teraz zupełnie cicho. Czyżby Zachód nie docenił geniuszu byłego prezydenta? Ale odbiegliśmy od tematu, czyli od ochrony naszych polityków. Kilka dni temu miała miejsce niezwykła sytuacja. Oto funkcjonariusze ochraniający premiera ni stąd, ni zowąd zaczęli go zasłaniać. Wyraźnie nie chcieli, by nasza kamera filmowała w tym czasie szefa rządu. Zabraniano też robienia zdjęć komórkami. Do tego czujne, pełne ostrzeżeń spojrzenia tych rosłych mężczyzn. O co chodzi? Nam udało się jednak przełamać tę blokadę. Odkryliśmy tajemnicę. Premier chciał po prostu w spokoju zjeść kanapkę. Jak widać, jadł bardzo szybko. Niestety dłużej filmować nam nie pozwolono. Afera laptopowa już przeszła do historii, ale my wracamy do niej na chwilę. Nasz reporter Michał Siegieda przeprowadził mały eksperyment. Laptop to pozornie kruche i delikatne urządzenie. Sprawdzimy dzisiaj, czy taki drogowy walec jest w stanie je zniszczyć. To walec, który służy do budowy dróg. Waży bagatela 12 ton. Na tym urządzeniu raczej już nie popracujemy, ale problemu z odzyskaniem danych nie powinno być żadnego. Średnia światowa skuteczność wynosi 76%, co daje bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o tworzenie informacji. Tak laptopa nie niszczył jeszcze żaden prokurator. Co prawda, niewiele by to dało, ale zabawa, zapewniamy, jest przednia. Tak właśnie wygląda laptop przejechany przez ten wielotonowy walec, ale nie działa i chyba... Nie uda się nam go włączyć. Dlaczego o tym mówimy? Bo niestety nasza obecna władza też ma ciągoty do psucia wszystkiego wokół siebie. Oto minister sportu Mirosław Drzewiecki ogląda model Stadionu Narodowego i coś go korci, żeby pomajstrować. O, widzimy, jak wpycha paluszek tam, gdzie nie trzeba. A jak popsują model, to czym będzie się chwaliła nasza władza przez następne 3 lata? Na stadiony przecież jeszcze poczekamy. No to teraz chwila oddechu, czyli ciąg dalszy szopki politycznej. Tym razem na scenie Paweł Kowal, poseł PiS, były wiceszef resortu spraw zagranicznych. Prosimy zwrócić uwagę na jego koszulkę. Zwykłe ustalenia? Radek wnet w aferę zmienia. Fakt 16.03. Kto się spóźnił? Niby my? O nie, panie prezydencie. My nie mogli w tym momencie, niech Kamiński łopie małe. Nie buldoczy się dnie całe? I odczepcie się, chłopaki, jak nie chcecie większej draki. Zabawa zabawą, ale to już zaczyna być granie z ogniem. Jak można tak śmiać się z pani minister Fotygi? Mam na myśli tą koszulkę z jej wizerunkiem. Jest pan pewien, że życzliwie się roześmieje, gdy to wszystko zobaczy? Ten Kowal to wyraźnie już nie chce wracać do MSZ-u, gdy PiS znów odzyska ten resort.